Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, która dzisiaj między innymi przebywa w Karolewie, w Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego, poświęcona była przede wszystkim zagadnieniom związanym z ochroną środowiska, z utylizacją odpadów komunalnych, ale również jej duża część jest poświęcona edukacji rolniczej. Stąd wizyta tej komisji w naszej szkole. No, na prośbę pana Waldemara Kuczyńskiego został również przedstawiona sprawa KORSZ, która wielokrotnie była przedmiotem obrad komisji, ale również Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w KORSZach dwukrotnie na pewno, a nie wiem czy nie trzykrotnie, mogło prezentować swoje stanowisko w czasie obrad sesji.